Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Konferencji, na której chciałbym poinformować Państwa o sytuacji, jaka jest w Płocku w kontekście koronawirusa. I tak jak zapewne Państwo wiedzą, miasto jest właściwie w ciągłym kontakcie z powiatowym inspektorem sanitarnym. Ja również jestem w ciągłym kontakcie z dyrektorem szpitala wojewódzkiego i na ten moment w Płocku nie mamy żadnych przypadków potwierdzonych właśnie koronawirusa. Jedyne przypadki w województwie mazowieckim dotyczą Warszawy. W całej Polsce ogółem jest 25 takich przypadków i cały czas również jesteśmy w kontakcie z wojewodą mazowieckim, stosujemy się do wszelkich zaleceń, które wojewoda mazowiecki od nas wymaga, a zarazem które do nas przekazuje. Cały czas także na stronach Urzędu Miasta Płocka pojawiają się komunikaty głównego inspektora sanitarnego dotyczące właśnie koronawirusa. Szanowni Państwo, na bieżąco monitorujemy stan łóżek również w naszych szpitalach, pomimo tego, tak jak powiedziałem, że żadnych przypadków koronawirusa w Płocku nie ma. Natomiast co jakiś czas także Państwo otrzymują informację, że jakieś osoby są na obserwacji, że stosowane są środki zapobiegawcze, że próbki są pobierane i wysyłane do Warszawy. Natomiast na ten moment, jeszcze raz powtórzę, takich przypadków nie ma. Ale z drugiej strony mamy wszyscy, nie tylko w Polsce, także w Płocku, świadomość, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i biorąc pod uwagę informacje, które są z innych krajów europejskich, zwłaszcza tak bardzo niepokojące informacje, które docierają z Włoch, że sytuacja w najbliższych tygodniach najprawdopodobniej będzie określała, czy będzie wskazywała na niestety zwiększenie liczby zarówno zachorowań, jak i osób, które będą dotknięte koronawirusem. Stąd działania, które w końcu podjął także polski rząd. Działania, które dzisiaj zostały, o których zostali wszyscy poinformowani, a które samorządy będą wdrażać w życie. Chodzi przede wszystkim o zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w szkołach średnich, w ogóle w placówkach oświatowych, a także w żłobkach. I w związku z tym już od jutra tego rodzaju działania zostają wprowadzone także w naszych szkołach, a oznacza to przede wszystkim zamknięcie. Tak w cudzysłowie zamknięcie, bo tak naprawdę to jest zawieszenie działań, ale szkoły średnie będą już zamknięte i tam dzieci nie będą mogły przyjść. No, tak samo jak w przypadku szkół podstawowych oraz przedszkoli, tutaj przez najbliższe dwa dni będą prowadzone w tych placówkach działania opiekuńcze, natomiast te placówki będą zamknięte od poniedziałku. Te najbliższe dwa tygodnie, czyli od jutra do 25, to jest środa włącznie kolejnego tygodnia, szkoły są zamknięte. Jeszcze raz powtórzę, przedszkole i szkoły podstawowe najbliższe dwa dni, czwartek, piątek, to są jeszcze zajęcia opiekuńcze dla rodziców, którzy nie będą mogli zapewnić opieki swoim dzieciom. W szkołach średnich one są już zamknięte. Od poniedziałku zamknięte są wszystkie placówki opiekuńcze, przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły średnie, a także żłobki. To dotyczy, Szanowni Państwo, wszystkich tych placówek, o których powiedziałem. Natomiast one są, pracować będą pracownicy administracji, pracownicy obsługi. Na przykład będzie normalnie przebiegała zgodnie z harmonogramem rekrutacja do naszych przedszkoli, ponieważ pracownicy administracji obsługi będą normalnie pracowali, nie będzie tylko zajęć dydaktycznych, zajęć wychowawczych. O tym już poinformowałem
na specjalnym spotkaniu dyrektorów naszych placówek oświatowych. To samo dotyczy placówek kultury. Od jutra wszystkie placówki kultury zgodnie z decyzją rządu również są zamknięte, czyli zarówno księżnica, galeria, POKiS, orkiestra symfoniczna czy chór Pele Cantores Pacenses od dnia jutrzejszego już nie prowadzą żadnych zajęć w trakcie najbliższych dwóch tygodni. Oczywiście sytuacja jest dynamiczna, może okazać się, że ten termin będzie przedłużony, natomiast na dzisiaj dotyczy to tych dwóch tygodni, czyli no, najkrócej mówiąc, wypożyczanie książek w księżnicy od jutra już po prostu nie będzie możliwe, nie będą także prowadzone zajęcia z dziećmi chociażby w POKiS-ie, MDK-u, w naszych instytucjach właśnie kultury, które takie zajęcia normalnie prowadzą. Szanowni Państwo, bardzo bym prosił także, ażeby w związku z tym z jednej strony zadbać o opiekę nad dziećmi, nad młodzieżą. Tutaj bardzo bym prosił, ażeby także zadbać o osoby starsze, które są najbardziej narażone właśnie na koronawirusa i tutaj taka wspólna odpowiedzialność za te osoby, a także solidarność z tymi osobami wymaga z naszej strony ogromnej wrażliwości, stąd no, prośba o to, ażeby nie zostawiać samemu zarówno osób najbliższych, jak i czasami sąsiadów, czasami wesprzeć, jeśli chodzi o zrobienie chociażby zakupów, zaopatrzenia w leków, czy załatwienie jakichś spraw urzędowych czy pocztowych. Urząd pracuje normalnie. Tutaj się nic nie zmienia. Jedyną zmianą jest to, że niestety z powodów organizacyjnych zamknięty będzie punkt obsługi na Miodowej. Tam jest niewielkie pomieszczenie, dosyć często dużo osób tam się gromadzi. Wobec tego podjęliśmy decyzję, że Miodowa jest zamknięta, więc normalnie pracuje urząd zarówno tutaj na Starym Rynku, jak i na Piłsudskiego. Miodowa również zamknięta jest na okres dwóch tygodni od 12 marca, czyli od jutra. Szanowni Państwo, z racji, jak Państwo też już byli informowani, pewne zmiany nastąpiły także w komunikacji miejskiej. O tym Państwo już informowali. Ja tylko powiem, że od jutra również komunikacja miejska będzie funkcjonowała w systemie feryjno-wakacyjnym, nazwijmy to w ten sposób, żeby nie wozić powietrza niepotrzebnie, bo dzieci nie będą chodziły do szkoły. W związku z tym, jeśli chodzi o godziny, rozkład jazdy autobusów, on będzie feryjno-wakacyjny. Natomiast te wszystkie informacje dotyczące dezynfekowania, a także nieużywania tego ciepłego guzika, czy otwiera wyłącznie kierowca, o tym już Państwo w tym momencie wiedzą. Jest jeszcze jedna zmiana, o której chciałbym, żebyście Państwo poinformowali mieszkańców. Zostanie zmienione zarządzeniem w dniu dzisiejszym albo jutrzejszym termin przyjmowania wniosków na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła. Z reguły też wiązało się to z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i no, tworzeniem się pewnych i kolejek, i takich zatłoczonych miejsc. Wobec tego te wnioski będą przyjmowane nie od 16 marca, tylko od 14 kwietnia. Przesuwamy po prostu o jeden miesiąc. Chciałbym Państwa poinformować i za Państwa pośrednictwem wszystkich oczywiście mieszkańców. Taka informacja została przekazana pracownikom urzędu, pracownikom, dyrektorom szkół, że zgodnie ze specustawą wszystkim tym, którzy mają dzieci do 8 roku życia, przysługuje specjalny zasiłek, jeśli będą musieli pozostać w domu, zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Muszą poinformować po prostu pracodawcę o tym, że z tego zasiłku chcą skorzystać, a po upływie tego terminu dwóch tygodni muszą pobrać specjalny druk ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przedstawić go pracodawcy. Taka jest procedura, jeśli chodzi o postępowanie w
tej kwestii. Dotyczy to w tym momencie, zgodnie ze specustawą, wszystkich rodziców dzieci do 8 roku życia. Szanowni Państwo, jeszcze raz apeluję do wszystkich mieszkańców o odpowiedzialność, apeluję o solidarność, o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych, służb medycznych, o czym bardzo często mówimy, o stosowaniu zasad higieny osobistej. Bardzo, bardzo proszę, pamiętajmy o tym, że jeśli ktoś wrócił z zagranicy, albo miał kontakt nawet z kimś, kto wrócił z zagranicy i ma jakieś problemy zdrowotne związane z oddychaniem, kaszle, duszności, to w tym momencie powinien niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio, ale do oddziału zakaźnego szpitala, nie na żadną izbę przyjęć, nie do przychodni, tylko właśnie w te miejsca. O tym wielokrotnie przypominają właściwie wszystkie, także i Państwo, jako środki masowego przekazu, więc tutaj bardzo proszę o stosowanie się do tych zasad. Bądźmy wobec siebie solidarni, bądźmy wobec siebie odpowiedzialni, z pełną troską, odpowiedzialnością podchodźmy do tych, którzy rzeczywiście w tych dniach mogą potrzebować naszego wsparcia i naszej pomocy. Jeszcze jedna informacja, jak Państwo wiecie, jestem odpowiedzialny także za funkcjonowanie naszego szpitala. Jest z nami tutaj pan dr Paweł Sobieski, który jest dyrektorem medycznym naszego szpitala. Szpital funkcjonuje normalnie. On oczywiście jest tym szpitalem, gdzie nie ma OIOM-u, a więc nie ma oddziału zakaźnego. Natomiast w sytuacji bardziej kryzysowej niż jest w tym momencie, wojewoda może, przekazując oczywiście odpowiedni sprzęt, którego dzisiaj ten szpital nie posiada wystarczającej ilości, także i nasz szpital zaangażować w procedurę udzielania pomocy osobom chorym na koronawirusa. Natomiast na ten moment szpital nasz funkcjonuje normalnie, aczkolwiek raz powtórzę, oddział zakaźny jest w szpitalu na Winiarach i tam w pierwszej kolejności należy ewentualnie szukać pomocy. To tyle z mojej strony. Pytanie tak, oczywiście, bardzo proszę. Chciałam zapytać o pracę w urzędzie i spółkach miejskich. Czy rozważacie jakąś pracę online dla części, przynajmniej pracowników? Jeśli będzie taka, istnieje taka możliwość w oparciu o specustawę, jeśli będzie taka potrzeba albo konieczność, to oczywiście, że tak. Na ten moment jeszcze nie w każdej, w której rzeczywiście będzie taka potrzeba. Pamiętajmy, że mamy bardzo różne spółki, przede wszystkim takie jak każda z nich jest wręcz niezbędna do funkcjonowania miasta, typu wodociągi czy PGO, SUEZ, to są spółki, które zapewniają normalne, bieżące funkcjonowanie miasta, często przez mieszkańców wręcz niezauważane, tak? No bo tak długo, dopóki woda ciepła i zimna płynie w kranie, tak długo jak gdyby nie dostrzegamy, że ktoś nad tym pracuje, żeby ona rzeczywiście płynęła, więc natomiast oczywiście tutaj wszystkie te spółki muszą funkcjonować i będą funkcjonowały dalej. A panie prezydencie, co z basenami i z pracami zatoki? Czy te miejsca, jak one funkcjonują? Czy będą jakieś zalecenia? Tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o place zabaw, to jest rzecz naturalna. Jeśli chodzi o, odradzamy przede wszystkim różnego rodzaju zgromadzenia, duże spotkania, natomiast i tutaj w placu zabaw to zdrowy rozsądek przede wszystkim rodziców i troska o dzieci powinny być priorytetem. W przypadku Mosiru, a więc basenów oraz ścianki wspinaczkowej i siłowni, od soboty będą zamknięte. Chciałem jeszcze spytać o to, o czym pan prezydent wspominał, czyli o pomoc osobom starszym, samotnym. Czy Urząd Miasta rozważa taką możliwość w miarę rozwoju sytuacji? Miejmy nadzieję, że ona się nie rozwinie w ten sposób. Tak, rozważamy w oparciu o wolontariat nasz i Straż Miejską w tym momencie. Pamiętam, że mamy świadomość tutaj i Państwo też chciałbym, żeby mieli świadomość. Mamy wolontariat zarówno miejski, jak i wolontariat, który funkcjonuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i oczywiście ten rodzaj wolontariatu również będziemy wykorzystywać, wspierając osoby, które będą potrzebowały takiego wsparcia. No tutaj MOPS ma dużą część tych osób już pod swoją opieką.
i tutaj jeśli będą dodatkowe osoby, które będą potrzebowały takiego wsparcia, na pewno będziemy tego rodzaju wsparcie świadczyć. One już często są jakby pod opieką MOPS-u, a jeśli są dodatkowe, kolejne, no to jak najbardziej tak. I to dotyczyłoby zakupów leków? Tej pomocy, jaka będzie rzeczywiście potrzebna. Więc pamiętajmy, że w sytuacji pomocy takiej medycznej, no tutaj przede wszystkim trzeba kierować się w stronę szpitala, więc ta pomoc w bieżącym funkcjonowaniu jak najbardziej będzie także przez nas udzielana poprzez MOPS. Chciałem jeszcze dopytać o duże imprezy. Piknik Europejski został odwołany. Co z Jarmarkiem Chełmskim i z innymi dużymi imprezami, na przykład Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, odbywało się co roku. To są terminy kolejnych imprez, rozumiem. Tak, w pierwszej kolejności podjąłem decyzję o odwołaniu pikniku europejskiego, przede wszystkim dlatego, że musielibyśmy, on ma sens wtedy, kiedy zapraszamy do Płocka naszych partnerów z różnych stron świata, a wiadomo, że dzisiaj rzeczywiście i ten transport, i te decyzje o podróżach są odkładane raczej w przyszłość, stąd ta decyzja o odwołaniu pikniku europejskiego. Jeśli sytuacja unormuje się, w tym momencie zaprosimy naszych partnerów na przykład na obchody setnej rocznicy obrony Płocka w wojnie polsko-bolszewickiej. Jeśli nie, no to za rok będziemy gościć naszych przyjaciół z miast partnerskich, a zarazem oczywiście, bo przy tej okazji również świętować z mieszkańcami Płocka kolejną rocznicę, czy obecność Polski w Unii Europejskiej, bo tak naprawdę piknik europejski właśnie wokół tej idei się koncentruje. Natomiast rozważamy także bardzo poważnie kolejne imprezy, patrzymy na sytuację, jeśli będą takie decyzje o odwołaniu, to w tym momencie będę Państwa informował. Na ten moment kolejnych decyzji o odwołaniu dużych imprez, które są tak naprawdę już pewnie koniec maja, początek czerwca, jeszcze nie ma, natomiast staramy się nie zaciągać zobowiązań, jeśli jeszcze nie są one zaciągnięte. A miejski ogród zoologiczny będzie działał? Na ten moment działa miejski ogród zoologiczny. Nie ma decyzji o Na ten moment nie i dyrektor ogrodu zoologicznego nie sygnalizuje takiej potrzeby. Proszę Pana, że szpital działa normalnie, czyli w tej chwili nie ma zagrożenia, że planowe operacje na przykład się nie odbędą albo przebędą przesunięte? Na ten moment takiego zagrożenia nie ma. Mam świadomość i tutaj, że wiele szpitali zgłasza poważne braki, jeśli chodzi o takie bieżące funkcjonowanie i sprzęt do bieżącego funkcjonowania. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, natomiast my na ten moment, mogę powiedzieć, że jeszcze co najmniej miesiąc szpital będzie planowo działał i wykonywał planowe operacje. Sytuacja jest tak dynamiczna, że może okazać się, że tak jak powiedziałem, wojewoda będzie nakładał na nasz szpital kolejne zadania i wówczas pewne zadania, pewne planowe operacje na przykład będą przesuwane. Więc na ten moment szpital działa planowo i jest przygotowany do tego, żeby przez najbliższe co najmniej miesiąc albo nawet i dłużej normalnie planowo funkcjonować. Są problemy i tutaj jakby tego nie ukrywamy z zaopatrzeniem w niektóre sprzęt medyczny, natomiast dotyczy to przede wszystkim tego sprzętu, który do tej pory był sprowadzany z Chin. I dzisiaj są hurtownie, które miały podpisane umowy i wypowiadają te umowy, natomiast szpital oczywiście stara się na dzisiaj, na ten moment zabezpieczyć i ta praca zarządu szpitala i pracowników szpitala, za którą bardzo dziękuję, przynosi efekty, funkcjonujemy normalnie. Natomiast niewykluczona jest sytuacja, w której nagle tego sprzętu po prostu będzie brakowało. Pamiętajmy, że dzisiaj jeszcze sytuacja w Polsce, sytuacja ta związana z koronawirusem, to jest sytuacja, która jest na bardzo początkowym stadium. Jeśli będzie tak rozwijała się, oby nie, jak w niektórych krajach, jak na przykład Włoszech, te problemy mogą być dużo, dużo większe. Na ten moment te działania, ja tak to rozumiem, rządu mają przede wszystkim spowolnić
rozwój epidemii, tak, ażebyśmy rozłożyli to nieco w czasie i spowolnili, żeby nie było tak gwałtownego przyrostu osób chorych czy zainfekowanych koronawirusem, jak to stało się we Włoszech. Te działania są jak najbardziej słuszne. Jako samorządowcy takich właśnie działań oczekiwaliśmy i wprowadzamy je konsekwentnie w tym momencie w życie, mając jednak świadomość, że no, po 2 tygodniach raczej sytuacja nie ulegnie dramatycznej oby poprawie. Może być natomiast dużo gorsza, ale będziemy też współpracując z administracją rządową, z wojewodą, reagować zgodnie tutaj z zaleceniami przede wszystkim służb sanitarnych. Ponieważ decyzja o tym, że szkoły są zamykane od jutra, a tak naprawdę ten dzień jutrzejszy i piątkowy zapewniamy jeszcze opiekę, to nie będą zajęcia dydaktyczne, ale opiekuńcze zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach. Wobec tego dopiero dzisiaj także informacja o tej możliwości zasiłku opiekuńczego została przekazana pracownikom. Dzisiaj do końca dnia pewnie będziemy mieli taką informację. Ja jestem jednak przekonany, że urząd będzie funkcjonował normalnie. No, czasami może będzie trzeba nieco dłużej poczekać, natomiast zakładam, że urząd będzie funkcjonował normalnie i tutaj nie tylko ja. Tak, jest wiele spraw już w tej chwili, także można załatwić za pomocą internetu, więc jestem dobrej myśli, że będziemy normalnie tutaj funkcjonować. Zresztą Państwo będą mieli okazję, za chwilę spotkamy się na jakichś kolejnych konferencjach prasowych dotyczących chociażby realizacji pewnych inwestycji, które już się kończą. Na ten moment trwają pewne analizy, ale one bardziej związane są z kwestią bezpieczeństwa funkcjonowania urzędu, a niekoniecznie ochrony przed koronawirusem, więc tutaj na dzisiaj tego rodzaju rozwiązania nie są planowane. Tak. Tak, od jutra są zamknięte. Tak, zgoda, tutaj znowu jest pewien problem związany z tym, że o ile na stronach Ministerstwa Edukacji jest podane czytelnie i jasno, o tyle w przypadku żłobków niestety ministerstwo tutaj na ten moment taki wykład nie daje. Natomiast posiłkując się tym, co padło na konferencji prasowej z ust, także, bo żłobki podlegają bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, podjęliśmy decyzję, że od jutra żłobki już po prostu nie funkcjonują. Są zamknięte. Przedszkola, jeszcze raz proszę Pani Rektor, przedszkola i szkoły podstawowe jutro i pojutrze, zgodnie zresztą z informacjami, które otrzymaliśmy, sprawują funkcję opiekuńczą, nie edukacyjną, czyli nie ma zajęć edukacyjnych, lekcji nie ma, natomiast jeśli dzieci przyjdą do przedszkola albo do szkoły, wówczas będą zaopiekowane przez nauczycieli. Też są odwołane. Wszystkie zgromadzenia są odwołane. A spotkanie jutro o pana prezydencie mieszkańca? Też zostało odwołane. Tak. Czy wydarzenia ostatnich dni jakoś zestabilizowały pracę prezydenta? Czy pan odwołał jakieś spotkania właśnie? Nie, jeśli chodzi o moje spotkania, one odbywają się normalnie, natomiast odbywają się indywidualne spotkania przede wszystkim. Natomiast no, nie chcąc narażać innych osób w tym momencie, jeśli miałoby to być zgromadzenie chociażby jak w przypadku spotkań z mieszkańcami na osiedlach, no to chcąc uniknąć w tym momencie niepotrzebnej jakiegoś niepokoju, przeukładamy je po prostu na kolejne terminy, sądzę, że bliżej lata. To jeszcze kwestia tego zamknięcia szkół, bo o 13 spotkanie z dyrektorem. Było. Dyrektorze z panem rozmawiali na temat właśnie tych 2 tygodni, co się będzie działo. No bo tak, wiemy, że dzieciaki mają do szkoły nie przechodzić. Minister na konferencji mówił, że nie ma opcji, żeby się przeniosła nauka
do odpowiedzenia, tak jak w przypadku szkoły można to zrobić, ale na przykład czy dyrektorzy w tym czasie, powiedzmy nawet za pośrednictwem dzienników elektronicznych, które działają, mogą na przykład, nie wiem, zlecać to uczniom, żeby w tym czasie... Nie ma takiej możliwości, to jest zawieszenie działań edukacyjnych, zawieszone są. A czy to uczniowie pewnie się interesują, czy oni będą to jakoś odrabiać w późniejszym terminie? Na ten moment takiej informacji nie ma. Także w przypadku chociażby egzaminów, na ten moment egzaminy chociażby gimnazjalne czy maturalne pozostają niezmienne. Powtórzę jeszcze raz, sytuacja jest na tyle dynamiczna, że może okazać się za tydzień albo za dwa, że następuje zmiana, tak? Że w tym momencie wydłużany zostaje ten termin, na przykład zmiana egzaminów po ósmej klasie, czy egzaminów, czy ósmoklasisty, czy egzaminów maturalnych, ale na ten moment takiej wiedzy nie mamy. I decyzje nie zostały w tym temacie takie podjęte. Obie spółki sportowe grają bez kibiców, tych spółek jest odwoływanych zajęć i tak dalej, jest tego dużo, czy szacujemy już jakie koszty poniesie miasto, czy o pieniądzach jeszcze na przecież rozmowy? To okaże się w przyszłości. Na ten moment stosując się także do i zaleceń, i przede wszystkim służb sanitarnych i decyzji, które zapadają na szczeblu rządowym, w trosce przede wszystkim o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, będziemy w ten sposób postępować. Tu innej drogi po prostu nie ma. Najważniejsze jest zdrowie, życie, zdrowie mieszkańców Polski i Płocka. Czy urząd wyda informacje w momencie, w którym pojawi się przypadek koronawirusa w Płocku? To nie jest decyzja ani urzędu. Ja zakładam, że urząd także będzie poinformowany, podobnie jak i państwo, w sytuacji, w której pojawi się tego rodzaju... Ja nie jestem prezydentem po to, żeby informować, szukać sensacji. Tak? Ta wiedza to będzie wiedza, którą w pierwszej kolejności posiądzie powiatowy inspektor sanitarny, dyrektor szpitala i to tak naprawdę to oni są dysponentami tej wiedzy. Oczywiście ja jestem w bezpośrednim kontakcie cały czas z zarówno powiatowym inspektorem sanitarnym, jak i dyrektorem szpitala. Odbyłem cały szereg spotkań. Nawet na jutro było planowane spotkanie powiatowego inspektora sanitarnego z nauczycielami, z dyrektorami szkół. Natomiast z racji tej sytuacji, jaka jest, ono zostało przełożone. Natomiast zakładam, że o tym fakcie, jeśli będzie taki przypadek, zostanę poinformowany, ale również i państwo, bo to jest wiedza, którą powinniśmy wszyscy mieć. Ale nie po to, żeby nagle wpadać w panikę czy lękać się, tylko żeby na koniec myśleć, żeby unikać potencjalnego źródła zakażenia, no bo wtedy na przykład będziemy mieli tą wiedzę, kto to jest, gdzie był, z kim się kontaktował, tak żebyśmy mogli ten krąg ewentualnie osób, które również zostały zakażone, ograniczyć do minimum. Znaczy, będą to szczególne sytuacje, które także będziemy w sposób szczególny rozpatrywać. Jestem przekonany, że byłoby to jak najbardziej uzasadnione. Tutaj i ja, i państwo także mają zapewne świadomość, że problemy związane z koronawirusem, które w pierwszej kolejności są problemami zdrowotnymi, gdzie trzeba walczyć i dbać o życie, zdrowie mieszkańców Płocka, wcześniej czy później przełożą się także na kwestie gospodarcze. I będziemy mieli jeszcze pewnie długo się z tym zmagali. Natomiast no, zakładam, że także rząd dzisiaj pracuje nad różnego rodzaju rozwiązaniami, które pozwolą samorządom z tych rozwiązań skorzystać. Na ten moment są pewne mechanizmy, które również jako prezydent posiadam. Natomiast dotyczą one każdego konkretnego przypadku, jeśli się taki pojawi. Tak, to jest z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo to jest zasiłek. Panie prezydencie, w szpitalu na Winiarach jest aż 8 izolowanych łóżek z możliwością wspomagania oddychania. Czy szpital miejski, w przypadku gdyby taka istniała konieczność, oby nie, jest w stanie wesprzeć jakoś szpital wojewódzki? Jeśli będzie taka potrzeba, to bez wątpienia tak, ale tutaj będą potrzebne działania przede wszystkim wojewody i dosprzętowienie naszego szpitala. Bo rozumiem, że obecnie takiej możliwości nie ma. W tym momencie takiej sytuacji. Pamiętajmy, że w przypadku, tutaj państwo
powinni poprosić o ewentualne spotkanie z dyrektorem szpitala. On ma opracowaną na Winiarach, on ma opracowaną całą procedurę postępowania w takiej sytuacji, jeśli chodzi najpierw o oddział płucny, zakaźny, później ewentualnie jakąś taka potrzeba, nie wiem, dermatologiczna, okulistyczna, ale to on zna szczegóły postępowania w sytuacjach, kiedy osób dotkniętych koronawirusem byłoby coraz więcej w Płocku. Na ten moment, jeszcze raz powtórzę, takiego przypadku w Płocku jeszcze nie ma. A przynajmniej nie mamy o tej na temat wiedzy. Dziękuję bardzo.